cross your way. Angel of light, your demon and demise. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Ubragie, a przed wami kolejny materiał z gry Wanted Dead. Zapraszam do oglądania. Ciekawe. Bo było o naszym oddziale. Hannah Stone to jest nasza bohaterka. Okej, tu mam checkpoint, że możemy sobie też w odpowiednim momencie skorzystać z tego sklepu na przykład. Okej. Coś nowego się pojawiło. I dokonać tutaj upgrade'ów broni. No i tak nic ciekawego tu nie widzę. Damage nie chcę zmniejszać. A tutaj też nic ciekawego nie ma. O, skórka się nowo pojawiła. Możemy wziąć. Nie, obrażeń nie będę zmniejszał. Dobra, na razie to tyle. Lecimy dalej. Dobra, ten karabin jest taki średni, bo jest strasznie szybko strzelny. Także może być jakaś inna broń, z której będziemy mogli korzystać. Sobie wtedy ją wyekwipuję, znaczy zamienię sobie. Ty, gdzie mam iść? Tutaj, a dobra. Panowie już otworzyli. Tam jest kolejny dokument. Ej, fajna muzyka. O nie, tylko nie ten gnój. Aj! Ja pierdykam, serio? Lecz się. Dobra. Ach, headshot. Bardzo ładnie. Kurczę, ja się naprawdę muszę nauczyć parowania. Ja ani razu jeszcze nie parowałem żadnego ciosu. Wstyd mi. Dobra, weź się wylecz. O, dowódca chyba, oddziału. Dobra. Ała, 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 ała. O Jezus, ile tu jest? No, będzie ciekawo. Słuchajcie, będzie ciekawo, że mam, kurczę, praktycznie zero życia i mam już ostatnią apteczkę. Zajebiście. Ale tam... Tam jest jakaś apteczka. Dokładnie. Zajebiście. Jest jakaś fajna broń u tych gości. To jest full ammo. Okej. Okay. No mało tutaj amunicji z tego, co rzuciłem, dają. 30 w magazynku, 40, kurczę, dodatkowej amunicji. To jest dosyć mało. Tak samo w tym szturmowym głównym. W tej całej hienie, czy cokolwiek to jest. Tej, czekajcie, co to był za dokument? W tym miejscu gdzieś. Ja go chyba nie wziąłem.
Albo mi się zdaje. Bo z tej strony przyszliśmy. Full ammo. Albo wziąłem. O, tu jest apteczka chyba jeszcze. Nie. Ten cały pistolet. Albo mi się wydawało, albo gdzieś tutaj był dokument. Już nie, nie widzę. Ty i tak najlepiej grasz, jak masz jeden plus HP, no zobaczymy. Ej, ja mam... Jest problem, ty, ja nie mam życia w ogóle. O, jest, tam. A jak się tam dostać? No ja nie wiem, Tiborku. To możliwe, że tam już ten dokument chyba wcześniej sprawdziliśmy. Bo jak zbieramy te dokumenty, to one cały czas chyba tutaj zostają. Mimo wszystko. Albo tam dopiero będziemy wchodzić. No dobra. Nie będę się rozglądał. O, z buta wjeżdżam. Z buta wjeżdżam. Dobra, i co my tutaj mamy? Okej. Okay. No going back now. It's a fucking maze. Let's take care of these guys already. Okay. Mam jakiś znaczy coś się stało, że strzelam nie serią, tylko pojedynczymi pociskami. O Jezus, tylko nie granat. Ała! Super. Dobra, bullet time. A Jezus, serio? Dostałem, nie wiem, z własnego granatu? Znaczy, ja nie rzucałem, tylko koledzy rzucali. Oczywiście musiałem dostać w mordę. Okej. Okay. No nie, wkurwiaj mnie te granaty. Ty, gościu. W ciebie rzucałem granatami, a ja obrywam. Okej. Okej, kolejne jakieś osiągnięcie wpadło. O, co to się... Musiałem chyba coś zmienić w tej broni. Że strzelam, kurczę. Serio, znaczy pojedynczymi pociskami, nie serią. Tu jest jakaś ikona. Widzicie, jak zmieniamy broń pod ilością pocisków. Auto albo semi, nie? Ale jak to zmienić? O, jest. Patrzcie, górny krzyżak. Dobra, nie wiedziałem o tym. Dobra, czy już wiem, jak teraz ten serię zmieniać z broni palnej. Okej, okay, co to jest w ogóle na nas grane? Sprawdźmy. Ile osób było w tej grupie? Ukrywają się w cieniu filarów z pistoletami wycelowanymi we mnie. Myślałem, miałem umrzeć, nie ukrywałem się. Gdybym mógł zdobyć jedną z ich broni. Przekonamy... Czej? Nie ukrywałem się, gdybym mógł zdobyć jedną z ich broni. Pewni mojego wzroku. Wystarczy kula, żeby ich zastrzelić. MG. Okej. Okay. Ciekawe, kto to napisał. Chyba chodzi o tych terrorystów. Bo to oni napadli na tą jednostkę.
na tą siedzibę Dower Synthetic, tylko że to nie jest ich. Tylko to nie jest ich główna siedziba. O. Dobra. Dobra, zmienimy sobie na pojedyncze strzały. One są celniejsze. A, bo dobra, pełno ostrzał. Dobra. Coraz mniej mam niestety amunicji. Pa, ten nasz rzucił granatem, a tamten odbił. Widzieliście to? Jakie gnojki. Dobra. A spokojnie. Oła! Tu taki mądry tutaj. Z lewej flanki mi odstrzeliwuje. Jak rzucisz we mnie tym granatem, to ci zdzielę. Okej. Problem jest jeden, że zaraz cholera umrę. Ej, tutaj, oj, shotgun. Zmień. Bouncer. Szkoda tylko, że mam tylko 3 pociski. Quick, come over here. A, ale zajebiście mam w ogóle. Tutaj przeładujmy. 10 pocisków, ale będę szalał dzisiaj. Przy walentynkach. 10 pocisków. Tu jeszcze lepiej, 3. Dobra, czy są jakieś dokumenty, czy coś jeszcze tutaj? Chyba nie. Ej, naprawdę fajna giereczka. Naprawdę fajna giereczka. Pierwsze moje Tiborku wrażenia. Jak najbardziej pozytywne. Zobaczymy, jak będzie w praniu. Zobaczymy, jak będę śpiewał, jak się pojawi elitarny przeciwnik. Bo to są takie gnojki już rodem urwane z Ninja Gaiden. Że to poezja. Czyli nadal nie wiemy, kto to zaatakował, tą bazę. Dobra, zapisała nam się gra. Fajnie, bo ty... Viven. Słuchajcie, tutaj przemawia przez ten robocik do nas nasza rusznikarka. I to jest, słuchajcie, taka ciekawostka, że głos tej Viven, tak, ona jest z naszego oddziału, dała jej, czy tam udzieliła, Stefani Justen? I to jest aktorka, która też udzieliła swojego głosu oraz swojej twarzy, bo to jest tak samo, że w Wanted Dead też jest jej twarz, tak? W Metal Gear Solid 5. Quantum Braid, czy jak to się tam nazywało. No i tam też była chyba taka zabójczyni. I ona miała dosłownie tą samą twarz, co Stefani. Czy ta cała rusznikarka z Wanted Dead. Także ciekawie. Czy mogę coś tutaj ogarnąć? Parcki w Binavid. Ciekawego. Nie, no nic by mnie interesowało. O, nową skórkę dostaliśmy tylko. Tak, patrzę. Oj, to jest większy damage, ale nie. Tłumik, na cholerę mi tłumik. Dobra. Czekaj. Wiecie co, jeszcze bym sobie zobaczył ten pistolet. Ale tu nic też do wyboru ciekawego. No jest pajączek nawet, tylko że ten pajączek to jeszcze nic. Najgorzej, że tu są tacy typowi przeciwnicy elitarni. Typu ninja. Jeju, co oni robią z człowiekiem, to masakra, nie? Ja się tych przeciwników obawiam. Tych ninja zjebów. Dobra, amunicję mam na maksa. Do shotguna i do karabinu tak samo.
Ale taki trochę niepełnosprawny ten pajączek. Jaka rusznikarka? No jest tutaj w ekipie. Ona na razie mówi do nas przez ten, przez dyktafon, czy przez tego robocika. Ale mamy w ekipie taką policjantkę, która zajmuje się bronią. Pierdolenie. Okej. Okej, w ogóle tak. Czy mam jakieś ten... punkty? Mam! Patrzcie, byśmy mogli sobie coś odblokować. Okej, to ma atak z wyskoku. Jak przytrzymamy X, to mamy atak ładowany. Okej. Parowanie. O, i kontra. To jest fajne. Ale ja, słuchajcie, sobie wezmę, pójdę w obronę i będę, odblokuję sobie, żeby pod A, pod przyciskiem A mieć unik. Znaczy taki dash, to się przyda. Okej, co tu jeszcze później będziemy mieli? Okej. O, ten blok, kurczę, muszę o tym bloku pamiętać. A to? Zwiększa obrona? Zwiększona obrona? Czekajcie. Sprawdźmy. Poprawia zbroję, zmniejszając otrzymywane obrażenia. Kurczę, to się też mogłoby przydać. Ej, możemy to sobie odblokować? Chyba sobie odblokuję. Armor. I później chyba sobie pójdę w ten blok. A co tam później będziemy mogli sobie odblokować? O kurczę, właśnie z tym mam problem. Będziemy mogli nie z pistoletu parować tych ciosów sygnalizowanych na czerwono. To już też jest pewne nawiązanie do Ninja Gaiden. Przecież tam też mieliśmy w trójce sygnalizowane ataki na czerwono, gdzie musieliśmy odpowiedni ruch wykonać. I to też była tak małe okienko, mały czas na to, żeby to wykonać. Tak samo jak i tutaj, nie? No dobra. Now, who's the marksman? Dobra, weźmy sobie shotguna. Przetestujmy shotgun. Dobra. O nie! Granat. Tylko nie ci goście z mieczami. Weź się wylecz. Przoduj. Nie, tylko nie granat. Dobra. Yeah, piękny finisher. O, w końcu. Kontra. Przeładuj. W końcu kontra mi wyszła. Ile gramy już? Godzinę. Pierwsza kontra dopiero wykonana w odpowiedni sposób. Pięknie, pięknie mi idzie. Nic tylko pozazdrościć na tym hardzie. A jakbyśmy sobie, jak sobie odblokujemy tą umiejętność, żeby blokować czerwone ataki w odpowiednim momencie użycie bloku, powinno już być troszkę łatwiej. Cortez, plan the charge. Make sure you don't make much noise. Okay. O ty złodziejaszki, co wy tutaj kradnicie? Złodzieje! O kurwa, czekajcie, bo to jest otwarty teren. Jezu, wystraszyłeś mnie, typie. Myślałem, że to wróg. Oj, kurwa! Strzelam do siebie. To znaczy do swoich. Super. Dobrze idzie. Jestem ogarnięty jak nigdy. Unite. What do you think?
Ja zginąłem. Co tam, Sylwuś? Śmiej się. Do swoich strzelam jak ta pała wredna i to jeszcze z brodą. Powinienem się wstydzić. Nie, tylko nie ten z mieczem. Czy tam z nożem? Pięknie. O nie, 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 tylko nie granat! Dobra. Co jest, panienki? Ładnie. Pięknie. Ty, nie kozacz. Nie kozacz. Nie, nie granatem, prosto pod nogi mi rzucają. Mszczą się za to, że do nich strzelałem. Dobra. Okej. Dobra, jedną apteczkę niestety, znaczy na szczęście odzyskałem. Ja, jaki jestem debil, strzelałem do swoich. A później oni się wkurwili i rzucają mi granatami pod nogi, nie? Bardzo, jest normalnie, słuchajcie. Mega współpraca w tej ekipie. Coś czuję, że osiągniemy sukces w tej firmie. W ogóle to byś przeładowała tego shotguna. Ojeju, to się strasznie długo przeładowuje. A czy coś jeszcze tutaj mogę znaleźć? Chyba nie. Dobra. Tam jest jakiś dokument. Co, będziemy mieć tutaj zapis? Chyba tak. Okej. Widzę, że chłopaki też się dogadują. No ma, mamy kolejny raport. Sprawdźmy. Zawiadomienie o konserwacji sali w stylu japońskim. W następujących terminach będziemy przeprowadzać prace konserwacyjne w sali w stylu japońskim. Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności i dziękujemy za zrozumienie. 19-26 sierpnia. Szczegóły operacji. Wymiana elementów wystawowych, inspiracja i naprawa mostów i dróg wodnych w ogrodzie. Proszę zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Po wyższym zakresie wstęp do sali stylu japońskiego będzie zabroniony. Wykonawcy będą przechodzić i wychodzić w godzinach pracy i poza nimi, by przywieźć sprzęt. Na spotkaniu prosimy korzystać ze sali konferencyjnej na drugim piętrze. Okej. Jakaś sala japońska. Coś ten deseń. Dobra, apteczki zregenerowane, amunicja zregenerowana, chyba nic tam więcej nie potrzebuje, bo tej dodatkowej broni typu shotgun nie mogę upgrade'ować, tylko ten karabin szturmowy. A tam nie ma nic ciekawego. Dobra. O kurna! Mamy gościa z tarczą. Wow! Jak mi wykurwił, ty! Taranem, ty śmieciu! A masz! Ja ci dam taranem. Dobra. Przeładuj shotguna. Sylwuś. O, Jepalemski jest. Siema, walentynkowy marasku. Jak tam? A bardzo dobrze. Przedstawiam ci moją nową miłość. Jepalemski, jest to Wanted Dead. Poznajcie się. Co tam, Jepalemski? Witam serdecznie. Witam i o zdrowie pytam.
Dobra. Przeładuj. Przeładuj. Sylwuś, a nic. Cieszę się, że jesteś, Syluniu. Spokojnie. Nic, nic. Sprawdzam łączność, Sylwuś. Ja tylko, Sylwuś, sprawdzam łączność. Tut. Mam tutaj przejść? Chyba tak. Dobra, chłopaki się tam zacięli w przejściu, ja nie będę im przeszkadzał. Wow! Dobra. Panu już też dziękujemy. Jak rzucisz mi pod nogi, to ci tak zdzielę. Dobra. No i rzucił pod nogi, nie? Ojej! Lewa, leczę. Dobra, ładnie. Jiu-jitsu modę się załączyło. No i znowu nie mam połowy życia. Jak do tego doszło? Ej, patrzcie, ej, nasi pomocnicy są całkiem, kurczę, pomocni. Załatwili tego wroga. I to był dowódca oddziału. Elegancko. Dobra, przeładuj. Jeden pocisk do shotguna. Chciałem to kupić właśnie teraz, tak w ramach prezentu dla siebie na Steam. Do zbugowania doszło jakiegoś. Na maila przyszło mi, że gra za 215, a jak wchodzisz na stronę to sklepu to 275. Wiesz co, Epanimski? Wejdź sobie na gry online. O! Patrzcie, ej to, ej, widzicie to? Ej, jak nic nie robię w grze, to oni sobie jakieś różne aktywności tutaj wykonują. Nasza bohaterka na przykład lubi sobie zajarać szluga, nie? Ja pierdolę. Wejdź sobie na gry na łowcy gier. Tam chyba będziesz miał za 200, chyba 20 najtaniej, chyba że już kupiłeś. Nasza koleżanka szlugensy pali, pali, wyjebane, nie? Nie, ta gra jest dobra, nie? I chuj. Przerwa. Co się będzie... O, patrz, zgasiła. Jakie to jest dobre. Jak jeszcze nie kupiłeś gry, to wejdź sobie na... słuchaj, wejdź sobie na łowcy gier i tam sobie poszukaj. Tam za 220 kupisz. I tam nie będzie jakichś błędów czy jakiś ten, bo ja też miałem jakiś bug. Że kupiłem giereczkę, ale pisało mi, że ten, że transakcja nie została wykonana, jednak miałem na Steamie. Nie, dobre. Podoba mi się ta gra. Dobra, wbijamy dalej. Ale na razie gra jest mega pozytywna. Dobrze się tutaj, fajnie się tutaj strzela. Fajnie się sieka kataną. Postacie barwni i przyjemni. Jak sami zwróciliście uwagę. No i gdzie te bandyty poszły? Let's split up. Cortez, Herzog, go left. On it. Dobra. Bo bez autocelowania na padzie trochę problematycznie czasami. Ale nie ma łatwo. No, schowaj się. Dobra, przeładuj. Kurczę, dobra giereczka jest, dobra jest giereczka. Dobra, i teraz magazynek do karabinu szturmowego. Tylko ja się tutaj obawiam tych elitarnych przeciwników, oni mi tutaj wpierdolą. O, a propos.
Wow! No i taranem mnie. Taranem! Ja ci tu gnoju dam tarczę. Dobra. No karabinu szturmowego niestety nie mam amunicji. Ja to planuję giereczkę na klawce pykać. No i bardzo dobrze. No ja powiem ci, że ja wolę jednak na padzie, dlatego że to jest od twórców Ninja Gaiden, a w Ninja Gaiden się na klawiaturze po prostu nie da grać, nie? Ale widzę, że ta gra jest przystosowana też do klawiatury, także widziałem, że dużo zagranicznych streamerów też ogrywa na klawiaturze, także... Także raczej też powinieneś być zadowolony z klawy. Dobra, a jakaś pała mnie da tutaj amunicję? O, dziękuję. Tam jeszcze coś leży. No. Hiena, sriena, nie hiena. Nie mam nic do tego, do... shotguna. Widz co, uleczę się, bo znowu będą dymy. O, a i tak już mamy regenerację. Przy punkcie kontrolnym. Czy coś ciekawego? Z optymalizacji broni. O, nowy ten. Nowy magazynek. Możemy sobie wziąć. Czemu by nie? Stopping power. Ale damage, obrażenia nam spadną, także nie chcę. Dobra, to na razie tyle. Z pistoletu. Tu mamy. Ale damage nam się też zmniejsza. To nie. To nie chcę. Jednak bym chciał, żeby ten pistolet zadawał konkretne obrażenia. Dobra. To na razie tyle. To na razie tyle. No na łowca gier i nie ma niestety Wanted Dead. Chyba okazja się skończyła. Hype gry skończył i cena... Chyba tak, bo ja widziałem jeszcze z rana było z 220, wiesz? Były chyba dwie oferty. To możliwe, a szkoda. A szkoda. No ale ta steamowa wersja, kurczona droga, kurczę, no. 270 zł to jest jednak drogo, nie? Może się jeszcze pojawi Epo. Może się jeszcze pojawi. Aha, to jest ten japoński pokój, o którym czytaliśmy w dokumentach. Okej. Jaka muzyka? Katana, mówisz? Jaka muzyka, ty! Dobra. Wow! Który to granatami zwali? Dobra, ładnie. Wykończony. Dobra.
Przeładuj. Przeładuj. Granat! Dobra, weźmy sobie shotguna. O, tam jest. Gdzie? Nie ma uciekania. Spaniaczku. Tam. Kurczę, fajna muza. Podoba mi się. Ej, tu przejść nie mogę. Niestety. Tu gdzieś pruje nasz kolega. Oho. Że ich nie widzę tutaj nigdzie. Nie, granatami tutaj. A tutaj są schody, dobra. Lecie. Ja. Lecz się, lecz. Jak mnie dojali. Ja pierdykam. No chcę mocno pograć, ale poczekam aż tam na Steam pojawi się jedna oferta. No rozumiem, rozumiem. No bo są dwie, gdzieś się zbugowało. Ale to naprawiam, także na spokojnie. Wykurwiaj pan stąd. Bon. Dobra. Jak pięknie. Ha. Jak go rzuciłam. Zajebiste. Dobra. Ty, Kościół. Gdzie mi to jest za osłony? Pozwoliłem ci? Poprzodujmy sobie ten karabin. Kurczę, fajna muzyka jest. Podoba mi się. Wow, ten shotgun to też ma moc. Nice. Maras, grałeś w Sifu? Nie, ale mam na tym, na obserwowanych tą gierkę. Nie grałem, ale wiem, że jest wymagająca. Nie grałem, powiem ci, że nie grałem. Ale dużo o niej słyszałem, o dziwo. A czemu pytasz? Wymagająca i dosyć taka zręcznościowa produkcja. Bo myślałem, że grałeś i system walki byś porównał. Nie grałem. Ciężko mi. Wiem, że. A tam ten system walki w Sifu jest dosyć zręcznościowy. Ale to co mogę powiedzieć, to na samym. Na samych. Gameplayach, które widziałem, nie? Stwierdzam. Dobra. Okej. Jedna apteczka. Ja pierdykam. Szał ciał. Także tu ci nie pomogę. Jeżeli chodzi o Sifu, to tylko widzisz. Ale powiem szczerze, jak lubisz takie zręczność, jak lubisz takie, powiem ci szczerze, ja bym porównał Sifu do takich typowo takich bijatyk, nie? Jak lubisz na przykład takie Mortal Kombat, to się odnajdziesz. O kurwa, elitarny. O kurczę. Uwaga! Ja pierdolę! Ja pierdolę!
To jest elitarny wróg, on jest bardzo, bardzo, słuchajcie, silny. I on praktycznie każdego zabija na początku, nie? Tylko, że jest... Wiecie, jaki jest problem? Taki, że trzeba od początku zapierdzielać do niego na galerze, nie? Kontra. Nice. Ała! Za zasłoną się schowajmy. Kurczę, tylko że mam naprawdę mało życia. Mam tylko jedną apteczkę, jak dochodzę do tego ninja zjeba. O nie! Nie, tylko nie ten bandyta. O, super! Super! Pięknie! Pięknie, nie zabawa. Czekajcie, to jest od tej strony. O, to jest ta notatka, tak? Czekajcie, co tu w ogóle jest napisane? Trudno będzie poradzić sobie z tym wycelowanym żołnierzem. Nie możesz nawet pozwolić na atak, dopóki ten nie... Dopóki go nie pokonasz? Był nawet facet, który wysadził się w powietrze granatem, kiedy przestał chodzić. Sposób, w jaki walczą bez strachu przed śmiercią, sprawia, że myślę, że nie jestem nawet człowiekiem. Oj, chłopie, to ty w Ninja Gaiden nie grałeś. Tam w ogóle bez ręki, bez nogi, gościu ci finishera potrafi sprzedać i cię zabić. No. Sylwuniu, to po co tam... Pracujesz, zmienić są te prace, ale to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Ale spokojnie. Zmierzam do tego, żeby ją zmienić, Sylwuś. O nie, właśnie o nim mówiłem. No chodź. Pięknie. I wykończony. Dobra, przeładujmy sobie shotguna. Dobra, i mamy teraz tą sekwencję z tym ninja gnojkiem. I teraz pytanie. Ja się wyleczę. Na wszelki wielki. I teraz pytanie, czy ja dam radę? Z dwoma apteczkami. Is there some other route we can take? Enemy reinforcements. Ja pierdzielę. Jaki żal. Dobra, teraz troszkę lepiej poszło, ale masakra jest. Masakra. I od samego początku trzeba walczyć z nim, nie? Coś masakrycznego. Kurczę, może tym karabinem bym go dostrzelał. Jest! Dobra, zabiłem go, ale kurczę, nie chciałem go tak pokonywać, ale nie chcę mi się już powtarzać tej drogi.
ten przeciwnik, kurczę, i tak tu będzie, i tak tu będzie. Znaczy, ten przeciwnik i tak się pojawi później, tak? O to mi chodzi. To wtedy będziemy mogli tutaj się zemścić i spróbować jakichś skilli typowych w zwarciu. Ale tak, to ta gnida jest taka masakryczna. Wiem, że w dalszych sekwencjach on będzie się pojawiał. Wow. Ciekawe. Mechaniczny samuraj. Ciekawe. Dobra, może się go udało pokonać, ale nie tak jakbym chciał, bo chciałem go w zwarciu pokonać tym typowym parowaniem. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Wanted Dead. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za każdy wasz poświęcony czas i każdą aktywność pod moimi klipami filmowymi i pod tym materiałem. I zapraszam do kolejnych odcinków z tej gry, jakże innych. Dziękuję i do następnego. Cześć!